Hejka kochani, witam Was w dzisiejszym vlogu i zapraszam Was serdecznie do oglądania. A więc ja się ogarnęłam i czekam na mojego mężczyznę, ponieważ gdzieś pojechał, to znaczy pojechał wymienić opony. Ostatnio był ciekawy incydent przez to, że było ślisko i nie miał opon, ale to szkoda gadać. I teraz pojechał je zmienić i coś jeszcze miał jechać zrobić, ale szczerze Wam nie powiem, bo nie pamiętam. Ja w tym czasie się ogarnęłam, trochę mleka ściągnęłam, żeby mama miała, bo chcemy pojechać ogólnie tam na miasto, parę rzeczy pozałatwiać. Ja chcę zajechać do skrytki pocztowej, nie wiem, może uda się zawieźć mój naszyjnik i się spytać, ile będzie kosztować naprawa. No i słyszałam, że jest wyprzedaż w Pepco. Więc może go urobię i pojedziemy, chociaż no nie wiem, bo on to tak jak wchodzi do tego sklepu, to niezbyt jest zadowolony. Chociaż ogólnie mogę z nim pochodzić po sklepach, ale jakoś chyba Pepco zbytnio nie lubi. Ciekawe czemu. Może dlatego, że mogłabym tam spędzać godzinami czas i no. Ale no nieważne, dzisiaj zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Pogoda jest masakra jakaś. Jest koszmarna, ale dobra, zobaczymy, jakiś samochód wjeżdża, ale to nie jego. Nie wiem, co on tyle robi. Zaraz do niego napiszę. A ogólnie dzisiaj no 27 jest. Nie wiem, kiedy ten filmik dodam, kiedy mi się on zmontuje, ale 27 każdego miesiąca mija nam jakiś czas razem i teraz mijają 2 lata i 11 miesięcy. Także w styczniu mamy 3 lata razem. Jakby ktoś się zastanawiał, bo często się pytacie o to. Tak, więc trochę już czasu minęło razem. Jeszcze szybko przychodzę, żeby Wam opowiedzieć, jak mi minęły święta. Powiem Wam krótko, zwięźle i na temat. Powiem Wam, że myślałam, że te święta będą lepsze, a były trochę zagmatwane, ponieważ wszystko wychodziło na ostatnią chwilę i nie było niezaplanowane, czego ja bardzo nie lubię. I powiedzmy, nie miałam w Wigilię w ogóle humoru, chociaż to była pierwsza Wigilia z moim dzieckiem. No to jednak te święta nie były takie, jak sobie wymarzyłam. Nawet nie zrobiłam sobie pierwszego wigilijnego zdjęcia z moim dzieckiem. No, także wszystko tam było robione w pośpiechu, naprawdę nie jestem zbytnio zadowolona z tych świąt i minęły mi bardzo szybko, ale nie były aż takie złe, tylko po prostu liczyłam, że to będzie czas taki bardziej magiczny, bardziej się przygotowywałam na to, ale no niestety mam nadzieję, że chociaż u Was minęły święta bardzo dobrze, że jesteście zadowoleni ze wszystkich prezentów i że wszyscy byli zdrowi i spędziliście je między swoją rodziną. Tak dobrze powiedziałam? Nie wiem, dobra, nieważne. Ja spędziłam je rodzinnie, ale no mówię, myślałam, że będzie lepiej, ale nie było jeszcze tak strasznie. W każdym razie mama dostała od groba prezentów, połowę z nich musieliśmy już wywieźć do teściowej. Nie, w sumie wywieźliśmy nasze, moje i Krzyśka prezenty do teściowej, bo były one dosyć duże, a nie mamy tutaj miejsca, żeby to aktualnie trzymać. A małe prezenty są tutaj, więc zaraz Wam szybko je pokażę, bo nie wiem też, kiedy Krzysiek przyjedzie, więc no, szybko postaram się Wam to pokazać. A więc mała dostała takiego Mikołajka. Ojejku. Nie będę Wam go włączać, bo po prostu chcę Wam szybko pokazać. Dostała takiego misia, który śpiewa taką bajkę na dobranoc. Dostała taką pandzioszkę z dmuchawcem. I dostała taką lalkę. Boże, ta lalka to jest kosmos. Żeby ją rozpracować, to naprawdę trzeba mieć głowę. Najlepiej wpiszcie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani, Lala Ala na YouTubie i Wam wyskoczy, co ona robi, bo to jest naprawdę masakra. Na tej lalce się czyta, ona tutaj uczy się mówić, tu są tryby, jakieś noworodki, nie noworodki, naprawdę to jest dużo rzeczy do ogarnięcia i to będę musiała zrobić, ponieważ no mała pewnie za jakiś rok już się nią będzie bawić, nie?
To co prawda nie był prezent świąteczny, ale Wam pokażę, bo też go dostałam tak jakby na przed chwilą, tak jak prezenty, więc dostaliśmy taką matę z trzema etapami, z takim, o widzicie tutaj, że można sobie pełno tych kuleczek wsadzić. Tutaj już wyjęłam, więc nie widać tego, ale nie będę go rozpakowywać, bo to trochę zajmuje. Tu mała dostała taką, kurde, nawet nie wiem jak to nazwać, taki organizer na zabawki jakby. I to jest bardzo ciężkie, jeszcze tego nie rozpakowywałam, to rzekomo wygląda coś w ten deseń, no to widać na obrazku. I to jest myszka mini, także będzie super, myślę, się sprawować. I tu jest taki pchacz z lalką, tak mi się wydaje, wiecie co, szczerze nie rozpakowałam tego oczywiście, ale jest napisane Baby Walker 2 w jednym, więc tak mi się wydaje. No to już są takie zabawki, jak widzicie, takie trochę jak będzie większe, ale to nic nie zaszkodzi, wszystko się oczywiście przyda, także jeszcze takie coś właśnie dostała. Dobra, słuchajcie, oszukałam Was jednak, bo jednak wywiozłam jeszcze rzeczy małej do teściowej, bo mała dostała jeszcze konia na biegunach. Wiem, że to są takie rzeczy, które dziecku się przydadzą, jak jest trochę starsze, ale no tak na dobrą sprawę takiemu małemu dziecku. Zmęczyłam się, bo wskakiwałam po taborecie i to wkładałam tam, wiecie. Takiemu małemu dziecku jest trudno coś kupić, więc się kupuje przeważnie takie rzeczy na przyszłość, bądź się kupuje jakąś pierdołę. No jeszcze nie jedzie. I tak, właśnie dostała jeszcze konia na biegunach, dostała jeszcze taki kocyk z myszką mini, dostała ubranka, sukieneczkę i chyba dwie pary spodni. I nie wiem, czy coś jeszcze, wiecie co, nie chcę Was oszukać tak na dobrą sprawę, bo nie wiem, już nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Ale no według mnie fajne prezenty, na pewno się będzie nimi bawić i będą też przydatne. Wy dajcie znać, co o nich myślicie. Kiedy czekasz na swojego chłopa 1000 lat? Dzień dobry, parę słów do mikrofonu poprosimy. Ale piękne kobiety nie płaczą. Płaczemy. Nervous. No pogadaj, pogadaj. Nie? No to nie. Kto to wcina? Dzień dobry panu. Byliśmy u złotnika, to się złotnik nazywa, a nie jubiler. Ja ciągle mówiłam, że do jubilera muszę iść i jutro odbiorę mój naszyjnik, także... Co im muzykę wyłączasz? No bo nie będziemy później spać. Także jestem zadowolona, a teraz jedziemy na pocztę zobaczyć, czy przyszło coś do mojej skrytki. I później gdzie jedziemy? Pewnie jeść. A, no właśnie, jeszcze musimy zjeść, bo ja w sumie nic nie jadłam. Ja też nic jadłam. Zjadłam dziś kawałek czekolady. Jest godzina 14 już prawie. No. A od rana jeszcze też tak samo nic nie jadłem. Nie ma czasu, nie? Ciągle w biegu wszystko jak zawsze po świętach. No właśnie, także niby tyle żarcia na święta, a jeszcze nic nie zjedliśmy, tak to jest. No dobra, ale jedziemy. Jest taka pogoda, że nawet nic na dworzu nie mogę nagrać, bo pada cały czas i boję się, że popsuję telefon albo zaraz mi dotyk padnie, wiecie jak to bywa. Są trzy paczki. Pierwsza jest tutaj, nawet nie jest napisana od kogo, ale pewnie w środku będzie. Dobra, ojej, kłam się sypie. Zobaczcie. Ale piękne. Ojejku.
Życzę ci miłości, ciepła zdrowia, pomyślności, aby te cudowne były wasze święta i zawsze była uśmiechnięta. Dobra, mam kontakt na Instagramie do Ani prawdopodobnie, o ile dobrze rozszyfrowałam. I dostaliśmy taką śliczną karteczkę. Teraz druga paczuszka. Jest od Weroniki. Weronika zaadresowała dobrze. Co Weronika tu wysłała? To moim psom chyba dam. Masz głos jak kot wesołych świąt, super. I tutaj paczka, ale też nie ma napisane pewnie w środku. Ogólnie to pozdrawiam hejtera, który wysłał jedzenie dla kota, a nasze psy z chęcią to zjedzą i ogólnie nie wiem czemu to zostało wysłane i zaadresowane, ponieważ my nikogo nie obrażamy, tak samo nie powinniście obrażać nas, ale ludzie są różni i mają przeróżne charaktery, także nie pozdrawiam tej osoby, która to zrobiła. A wręcz jak macie wysyłać takie głupoty, to przemyślcie zanim coś zrobicie, bo to naprawdę ani nie jest śmieszne, ani zabawne. To był żart na poziomie dzieciaka z przedszkola, nie wiem, czy może z podstawówki, także... Tutaj Kasia wysłała paczuszkę dla małej i napisała, że ma nadzieję, że się będzie podobać i już widzę, że są piękne rzeczy. Są to skarpeteczki takie. Tutaj taka... Sweterek? Tak, sweterek jakiś, myślałam, koszulka taka. Sukienusia. Piękne. Kolejne syrki. Czapeczka. Ojejku. O Boże, serio? O Jezu, taka koperta, ile tego jest w środku? Tutaj takie leginsy. Kolorowe. Kolorowe. Aha, to jest do, czapeczka jest do tego. Do kompleciku. No, ale słodkie. Tutaj body. Takie body na długi rękaw z chmurkami. O ja, są takie leginsy. Ale piękne. Będzie mała śmigać w Hello Kitty. Właśnie jeszcze nic nie mam w Hello Kitty. Wierzycie w to? Aż dziwne. I... O... Mi się coś przyczepiło. Bluzeczka z Hello Kitty do kompletu. Dziękujemy, prześliczne rzeczy, naprawdę ktoś się postarał i Boże, ktoś dużo pieniążków wydał na to. Niemożliwe, że ktoś dla obcej osoby robi takie rzeczy. Bardzo wam dziękuję za te przesyłki. Dziękujemy w imieniu Lili z całego serduszka naszego. Na pewno będzie śmigać i będzie pokazywana w tym na filmikach. Super, naprawdę jesteście wspaniali, nie spodziewałem się, że ktoś wyśle tyle prezentów. A uwaga, gdzie my idziemy? Gdzie idziemy, misiu? No jak zawsze, tam gdzie prowadzą wszystkie drogi, czyli ta, do Maka. O, tu chyba przejścia nie ma. Super, a ja w moich kozakach, zawsze jak mam ubrać gumaki, to nie ubiorę. Zabrałam mojego mężczyznę na kolację. Jak ci się podoba nowy wystrój Maka? Pięknie. Będziemy się obżerać. Tak naprawdę to wszystko dla niego. Wracamy z randki. Najlepszej na świecie, prawda? Tak. Z okazji naszych 2 lat i tej 11 miesięcy. I to jeszcze ja go zabrałam, ale czasami można. Trzeba się umieć ustawić, nie? Tak. I jedziemy teraz po jego mamę, bo planujemy kupić farby do pokoi i tapetę. No i jedziemy po nią do pracy.
i zobaczymy, może coś kupimy już dzisiaj, a może tylko zobaczymy. Jeszcze musimy kupić kratki wentylacyjne, jakby to kogoś interesowało. Tak, i jeszcze fugę do toalety i łazienki w sumie, ale to tam nieważne. Teraz się skupimy chyba tylko na farbach. No i na tych kratkach, to przy okazji. Nie, przy okazji to farby, kratki. Jego głównym celem było dzisiaj te. Jechać po kratki. Nie, po farby i tak. Nie kłam. Specjalnie jedziemy po jego mamę, żeby wybrać tapety i farby. I on tutaj przy okazji kupi te kratki, które miał kupić, ale jeszcze nie kupił. O. Powiedzmy. Co tam masz? Tapety. Ale ładne. Panda. Co? Nie filmuj mnie. Bo? Tak wygląda mój remont. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it. A oto cudowna karma dla kota. O, mojemu psu bardzo smakuje. Pozdrawiamy. O, drugi przybieg, drugi zobaczycie. Więc... O, tak robimy z hejterami. Moje psy się na pewno najadły. Jestem w końcu w domu, w końcu. Wychodziłam za dnia, a wracam po nocy. Jezu, jak widzieliście, kupiliśmy pełno rzeczy. Jezu, muszę się oprzeć, bo plecy mi w dupsko wchodzą, że tak brzydko powiem. I tak, kupiliśmy jednak tapetę do małej pokoju, to znaczy tak było planowe, i do sypialni tapetę, i kupiliśmy tapetę do salonu. Ale w salonie będzie tylko na jednej ścianie tapeta, a reszta będzie pomalowana farbą. I tam jeszcze kupiliśmy jakieś kratki, farby. Jezu, masakra. Jeszcze tyle remontu nas czeka i sami widzieliście, jak tam wszystko wygląda, ale tam jest syf po prostu i nawet nie widać jakichś postępów. Ale postępy są, bo uwierzcie, było gorzej. A co do tych paczek w ogóle, co do tej paczki, przesyłki, która, w której była karma dla kota, gdzie ja nawet kota nie mam, było napisane właśnie, że mam głos jak kot. I to wysłała osoba z mojego miasta, więc przypuszczam, że to ktoś z moich znajomych rzekomych, albo jakiś, wiecie, hejterów, wysłał dla Beki, żebym, nie wiem, pokazała albo i nie pokazała. Albo żeby mi sprawić przykrość, a taka prawda jest, że ja na początku nie skumałam, o co chodzi. I do tej pory, tak wiecie, mówię, karma dla kota? Dobra, nieważne. Mówię, dobra, moje psy się zjedzą. No i jak widzieliście, moją psom bardzo smakowało, także do tej osoby, która to wysłała, następnym razem wyślijcie dla psa chociaż. Bo skoro mam głos jak kot, to mogę mieć i głos jak pies. Ja się nie przejmuję takimi rzeczami. Także jeszcze mi trochę ta osoba poprawia humor. To znaczy, bo to był głupi żart naprawdę, bo ja na początku mówię, nie szczaiłam, o co chodzi. I jak chcecie takie żarty sobie robić, to życzę powodzenia. Mnie to nie rusza, wręcz jeszcze wam pokażę, że jestem dumna, że wydaliście te pieniądze na znaczek i na tą karmę, że wysłaliście mi to.
bo moim psom naprawdę smakowało. No, czułam prawie jakbym to ja miała jeść. Dobra, a ogólnie jestem mega zmęczona i jeszcze jak sobie myślę, że czeka mnie praca, czyli montowanie tego vloga, to masakra. Mam nadzieję, że podobał się wam vlog, bo był zupełnie inny, bo praktycznie był ciągle na mieście byłam dzisiaj, tylko na początku gadałam, no i teraz na koniec. No, także zobaczyliście, jak spędziłam taki dzień w locie. No i Jezu, zmęczyłam się wszystkim i chyba jeszcze pójdę sobie zrobić kawki albo herbatki, jeszcze zobaczę, na co będę miała większą ochotę i później pewnie coś zjemy. No i zaraz muszę iść się kąpać i kąpać zaraz małą. No i dzień dobiega końca, także ciekawie, jeżeli chcielibyście wysłać mi jakąś karmę dla kota, nie wiem, dla konia nawet i w ogóle, to wysyłajcie, to ja przekażę najwyżej schronisku czy gdzieś w dobre ręce. Wszystko się przyda, wszystko, nic się nie zmarnuje, także spokojnie. Adres do mojej skrytki pocztowej jest niżej w opisie, także tam zerkajcie. Tak samo tam są różne media społecznościowe, więc was serdecznie tam zapraszam. I ja się już z wami żegnam i widzimy się w następnym vlogu. Na razie!